Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest poniedziałek, podjechałam właśnie do biura. Ja bardzo często zaczynam w poniedziałki vlogi w ten sposób, ale to tylko dlatego, że po prostu w domu w poniedziałek, wiecie jak to jest, wszyscy się szykują, każdy wcześniej wychodzi, mój mąż wyjeżdża na cały tydzień do pracy, więc naprawdę dużo się dzieje i nagrywanie to już by było po prostu naprawdę za dużo. Ale słuchajcie, postanowiłam sobie, że w tym tygodniu nagram takiego vloga od poniedziałku do piątku. Mam nadzieję, że coś takiego przypadnie Wam do gustu i że będzie mi się też to fajnie nagrywało. Ja przeważnie nagrywam takie dwudniowe, trzydniowe max vlogi. Czasami zdarza mi się też daily vlog, ale to bardzo rzadko, to już wyjątkowo, jak naprawdę dużo się dzieje, więc teraz pomyślałam sobie, że nagram taki od poniedziałku do piątku, weekend raczej nie będę nagrywać, ale w tygodniu mam pewne plany, szykują się pewne wyjścia, więc, no więc mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie co nagrywać, że uda mi się stworzyć takiego vloga, a tymczasem idę do pracy, do biura na kilka godzin. Ja zawsze mam takie plany, że jak wyjdę z biura, to coś tam jeszcze będę Wam nagrywać, ale już później, słuchajcie, po tych kilku godzinach takiej naprawdę intensywnej pracy, bo wiecie, nie chcę powiedzieć, że w domu ta praca jest mniej intensywna, ona jest też intensywna, natomiast poniedziałki to są takie, że ja się naprawdę mocno skupiam, żeby wszystko, co sobie przygotowałam w tygodniu, podrukować, popodpisywać, żeby wszystko to, co na przykład, do czego niezbędne mi są materiały, które mam w biurze, żeby jak najlepiej ten czas wykorzystać, więc to jest naprawdę taki bardzo, bardzo intensywny czas. Dlatego później, no, jestem wykończona i naprawdę już nie mam na nic ochoty. No, mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień nie będzie taki zły. Zobaczymy, w każdym razie lecę. Może się do Was odezwę później, mam nadzieję, jeżeli nie, no to odezwę się do Was jutro. W każdym razie życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia później. Zapraszam do oglądania. Ja już jestem po pracy i tak jak przypuszczałam, nie miałam już ani czasu, ani siły, żeby się do Was odezwać. Ale wyszłam tak na chwilę po drodze do Lidla, bo ja mam Lidla po drodze i właśnie czasami z pracy lubię tam wejść i zrobić takie szybkie zakupy. I tym razem też zrobiłam takie nieduże zakupy, pokażę Wam, co tutaj ma, więc mam tutaj tą sałatę do kanapek. Wzięłam 3 paczki takich wafli ryżowych, musli z cebulą i z serem, bo moja córka wróciła na uczelnię i ona lubi sobie tam ze sobą zabierać, więc będzie miała te musli, to będą pewnie dla mnie. Tutaj kupiłam też jej bułki, ona takie jasne lubi najbardziej. Tutaj surówki, jakieś buraczki i taka surówka Kolesław do dzisiejszego obiadu. Tu kupiłam ziemniaki, tym razem wzięłam sałatkowe. Koperek do ziemniaków, troszkę owoców, tu mam banany, kiwi, tu jeszcze mam maliny. Wziąłam tulipany, bo nie, muszą po prostu żywe kwiaty w wazonie być, zwłaszcza teraz o tej porze, bo po prostu poprawiają mi nastrój i sprawiają, że jakoś tak lepiej, bardziej optymistycznie podchodzę do wszystkiego. Maliny to chyba mówiłam, tutaj wzięłam papryki, 2 czerwone, niestety nie było osobno, czerwonej osobno w ogóle nie było, natomiast była żółta, ale była bardzo brzydka, no więc wzięłam taką po prostu tu paczuszkę. Tutaj wzięłam fileta z indyka, bo zrobię takie burgery właśnie do tych bułek, do sałaty i córka będzie miała takie kanapki przed szkołą albo do szkoły. Tutaj pomidorki koktajlowe, też ostatnio bardzo, bardzo jest słaby wybór, jeżeli chodzi o pomidorki koktajlowe. Są takie jasne, przezroczyste i one wtedy nie są słodkie, ale udało mi się właśnie jakieś takie wygrzebać w miarę czerwone. Tutaj buratę. Ja nigdy nie jadłam buraty, więc sobie może jutro zrobię na śniadanie. Lody. Wziąłam lody, to jest jakaś taka dla mnie nowość, nie wiem, to jest czekolada ze śliwką. Wydaje mi się, że to będzie mi bardzo, bardzo smakowało. I tutaj jeszcze też wzięłam takie truskawkowo. Nie wiem, co to drugie.
Cheesecake? Aha, serowo, już wiem, serowo truskawkowe. Boże, widzicie, po tych 8 godzinach to jestem po prostu nieprzytomna. Serowo-truskawkowe, bo generalnie mam w zamrażarniku takie lody o różnych smakach i te też mam, ale już mi się kończą, gdzie wzięłam tak do uzupełnienia, bo my sobie zawsze wieczorem nakładamy taką porcję lodów właśnie z różnych rodzajów. Tutaj batoniki czekoladowe, te Dare bardzo, bardzo lubię, kupuję dla swojego męża. Są pyszne. Kabanos z żółtym serem i tutaj jeszcze dla mnie takie owoce suszone, morela i śliwka, tak żeby były. No i takie to, słuchajcie, zakupy. Witajcie kolejnego dnia, dzisiaj mamy wtorek i słuchajcie, dzisiaj było totalnie nietypowo, dlatego że przebierałam się 3 razy, jakoś tak, nie wiem, za każdym razem coś mi nie pasowało, często sam sobie naszykowałam do ubrania, założyłam, później zostałam, bo to była spódnica z golfem, później zostałam w spódnicy, zmieniłam golf, ale finał stwierdziłam, że nadal to nie jest to, że jakoś tak, nie wiem, że mam ochotę dzisiaj na coś innego, więc finał stanęło na takiej sukience. Już jej nie będę przebierała, bo już po pierwsze jest w miarę ok, a po drugie nie mam po prostu już czasu. A więc jestem w takiej sukience ciemnozielonej, to jest taka butelkowa, ładna zieleń. Sukienka pochodzi z Zary, ja już ją kupiłam jakiś tam czas temu. Do tego założyłam pasek, który kupiłam w Taranko. No i moje kozaki, które już dobrze znacie, z René chyba, tak, René, ale myślę, że na przyszły sezon będę już szukała czegoś nowego, chociaż te mi się naprawdę fajnie sprawdzają. No i tak, no i wezmę torbę, wezmę kurtkę, jadę, a jeszcze nie powiedziałam Wam, dzisiaj jest wtorek, jadę do centrum, dlatego że mam spotkanie na mieście. Wejdę też, bo tam w pobliżu jest Tiger, więc wejdę do Tigera, zobaczę, co tam nowego jest. Stawiam, że będą jakieś pewnie już wiosenne, świąteczne kolekcje, także myślę, że coś tam Wam też nagram. Wstawiłam tutaj barszcz. Na szczęście miałam przygotowane obrane warzywa już wczoraj. Dzisiaj tylko jeszcze dokupiłam po drodze w sklepie buraki, bo nie miałam. Szybko obrałam i też dołączyłam, także zupę mam wstawioną, bo jest już bardzo późno. Niedługo moja córka wraca ze szkoły, no i będzie potrzebny obiad. Słuchajcie, mam dzisiaj na sobie swój zabiegowy strój. Zawsze zakładam ten sweterek, jak idę na jakiś zabieg, który będzie też dotyczył mojej szyi i dekoltu. I zaraz właśnie się na taki zabieg wybieram. Zaraz jadę do mojej pani kosmetyczki, bo robię Retix C. To będzie pierwszy Retix C w tym roku. Natomiast trzeci z serii, bo jak oglądacie mnie, jak śledzicie moje vlogi, to ja już robiłam na jesień, w zeszłym roku robiłam 2 takie zabiegi i teraz właśnie jest ten trzeci. I myślę, że to już będzie ostatni właśnie w tej serii, bo powiem, na razie nie planuję. Myślę, że może jeszcze pomyślę w marcu o jakiejś mezoterapii. Nie wiem, zobaczę. Na razie się jeszcze zastanawiam, jeszcze się nie zdecydowałam. W każdym razie dzisiaj jadę na Retix C, połączę go z kwasami TCA. Taki filmik o takim zabiegu już jest na moim kanale, więc jak jesteście ciekawe, to sobie obejrzyjcie, podlinkuję. Jechałam, zaparkowałam i o dziwo udało mi się zaparkować tyłem na tym miejscu, na którym chciałam, bo ja z reguły tak mam, że wybieram 2 takie wolne miejsca i zawsze parkuję nie na tym, w które celuję. Nie wiem dlaczego,
Ale ostatnio stwierdziłam, że muszę trenować, a ja już mam prawo jazdy, słuchajcie, naprawdę no sporo czasu. Tylko że fakt faktem, że ja zawsze staram się parkować przodem. Nie opuszczać swojej strefy komfortu. Kiedyś dawno temu, ale to jeszcze miałam inny samochód, byłam zmuszona parkować tyłem w jakiejś takiej bardzo, bardzo wąskiej szczelinie. Miałam takie bardzo wąskie miejsce parkingowe, to było pod pracą. Z jednej strony była ściana, z drugiej już był samochód. No i przywaliłam, parkując któregoś razu, po prostu obtarłam sobie jeden bok. I od tego czasu jakoś tak, to znaczy tam parkowałam, bo musiałam, bo byłam zmuszona, nie miałam innego wyjścia, ale później jak już zmieniłam miejsce pracy, to już starałam się nie parkować tyłem, jakoś tak, nie wiem, miałam tą traumę, ale teraz, no, jak tylko mogę, jak jest miejsce, jak są dwa takie właśnie wolne miejsca, to sobie wjeżdżam, żeby trenować i właśnie teraz mi się też udało, także jestem z siebie zadowolona. Dobra, ja już, słuchajcie, lecę, bo już się tak, już się zbliża moja godzina, na którą jestem umówiona, także lecę na zabieg. Słuchajcie, ja już jestem po, jak widzicie, już mam nałożony Retix, teraz tym trzeba, no, 8 godzin. 8 godzin trzeba teraz z tym chodzić. Spiłam sobie włosy, bo jest tak koszmarny wiatr, że wszystko by mi się po prostu do tego przykleiło. Także tak, jadę teraz do domu. Tak to, widzicie, się prezentuje nie najlepiej, więc nie przedłużam, znikam. No witajcie, dnia kolejnego. Dzisiaj, słuchajcie, miałam bardzo, bardzo produktywny dzień. Naprawdę bardzo dużo zrobiłam. Jestem z siebie strasznie zadowolona. Teraz zaraz idę do pani kosmetyczki. Wczoraj byłam na Retixie i jak widzicie, dzisiaj jest dzień po, nic się nie dzieje. Dzisiaj w ogóle fajnie mi się wykonywało makijaż, bo ta skóra pierwszy dzień po zabiegu jest zawsze taka bardzo napięta, wygładzona, więc taka zliftingowana, wiecie, jak normalnie, jakbym była po jakiejś takiej maseczce turbo liftingującej, więc fajnie się dzisiaj robiło ten makijaż. To tam z czasem oczywiście, wiecie, już pod koniec dnia pewnie będzie coraz gorzej, jutro pewnie się ta skóra zacznie łuszczyć, no ale tak ma być, taki to jest właśnie zabieg i takiego efektu oczekuję. I ja sobie go bardzo chwalę, bo dzięki niemu moim zdaniem ta skóra rzeczywiście fajnie się odbudowywuje, ten kolagen jest pobudzony i ona później finałów jest taka bardziej ujędrniona. Nie wiem, no ja uważam, że ten zabieg naprawdę bardzo dużo daje, zwłaszcza takim skórom dojrzałym. I też pani kosmetyczka, która mi to robi, to też już jest kobieta taka, nie wiem, chyba gdzieś koło 60. Wiem, że robi regularnie, bo też czasami właśnie jest w pracy i łuszczy się, tak? Więc widzę, że rzeczywiście wykonuje te zabiegi i naprawdę ma taką bardzo fajną skórę, zadbaną, jędrną, w ogóle nie widać tego wieku na twarzy, także ja mam taki żywy dowód, że to naprawdę działa i u mnie ja też, no widzę, że ta skóra jednak jest w takiej fajnej kondycji. No słuchajcie, ja już jestem przed 50 i wydaje mi się, że naprawdę nie mam na co narzekać. Może tak powiem, może to trochę nieskromnie, ale tak mi się właśnie wydaje i to na pewno się nie robi samo, tylko ta jednak systematyka w pielęgnacji i taka świadoma pielęgnacja to jednak, no to dużo daje. A ja właśnie wracając do pani kosmetyczki, właśnie zaraz się wybieram, bo idę, słuchajcie, na zmianę paznokci. Mam czarne w tej chwili z takimi drobinkami, na stopach też mam dokładnie takie same i dzisiaj mam zmianę właśnie i tu, i tu. Nie wiem, na co się zdecyduję. Wydaje mi się, że chyba coś teraz jasnego, że mam ochotę na coś jasnego. Zobaczymy. W każdym bądź razie zaraz się wybieram. No i dobrnęliśmy razem wspólnie do piątku. Dzisiaj od rana mam taki trochę luźniejszy dzień w pracy, nie miałam żadnych spotkań i
na razie póki co jest w miarę spokojnie, jest cisza. Był też pan kurier, przyniósł dwie paczki, także zaraz wam pokażę, bo jestem naprawdę bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, czy to, co tam się znajduje, rzeczywiście spełnia moje oczekiwania. Zrobię też sobie dzisiaj jakieś fajne śniadanie, tak na spokojnie. No i tyle. I odezwę się do was później. Dzisiaj jestem w takim make-up, no make-up. Pomalowałam sobie tylko oczy i nałożyłam na twarz taki krem BB z Recibo. On ma delikatny kolor, bardzo delikatne krycie, bo już nie wiem, czy to widzicie, czy nie w kamerze, ale już tutaj dosyć mocno mi się łuszczy broda, więc nie chciałam tutaj nakładać nie wiadomo czego, jakichś pudrów i tak dalej, bo to nie ma najmniejszego sensu, także tak. Otworzymy sobie, słuchajcie, wspólnie te dwie paczki, które dostałam. I ta pierwsza jest z Skin Seventy-Nine, tak. I tutaj mam super, ale zimne. Dobra. Już wam pokazuję, co tu mamy. Ale po kolei. W ogóle generalnie to zamówienie zrobiłam ze względu na ten tonik. Ja wam go pokazywałam już wielokrotnie. To jest ten tonik z aloesem i z... kosem salicylowym. Tonik BHA. Używam tych toników tak naprawdę non-stop, systematycznie i one generalnie, nie wiem, w Hebe kosztują chyba około 80 zł, coś takiego, już nie pamiętam, 89. Czasami są w promocji, natomiast na stronie Skin Seventy Nine, była promocja i on kosztował 39 zł. Więc po prostu rewelacyjna cena. Tak tanio go jeszcze nigdy nie kupowałam, dlatego kupiłam sobie dwa. A ponieważ były jeszcze inne promocje, to słuchajcie, kupiłam sporo tutaj maseczek, takich właśnie w płacie. O, tutaj mamy aleosową, tutaj jakieś jeszcze inne, nie pamiętam, one miały być rewitalizujące, jakieś tam ujędrniające, odżywiające. Ta jest taka bąbelkowa. Tą właśnie kupiłam dla mojej córki, taką oczyszczającą. Tutaj jeszcze też chyba jest, nie wiem, a tak, z zieloną herbatą, to też dla mojej córki. W każdym razie te maseczki tam na stronie były, nie wiem, po 2,90, po 3,90, chyba najdroższa kosztowała 4,90, także żal było nie brać. I też jeszcze w promocji były takie oto kremy BB, taka wersja czerwona, tutaj jeszcze taka złota i jeszcze jakaś taka, o, ze śluzem ślimaka. I to, słuchajcie, wzięłam, żeby przetestować. To są jakieś takie małe pojemności. Były całkiem fajne opinie na temat tych produktów, więc stwierdziłam, że przy okazji, a te próbki, nie wiem, były dosłownie po jakieś tam chyba 9,90, nie wiem, 6,90, 7,90, coś takiego, takie naprawdę fajne pieniądze, a przy okazji sobie przetestuję. One wszystkie tutaj mają jakieś takie fajne, wysokie SPF-y. Tutaj mamy, słuchajcie, pędzel Hakuro. To powinien być taki pędzel, który ja sobie wzięłam do blendowania całej twarzy. On jest generalnie do pudru, ale ja właśnie chciałam, żeby on był taki do blendowania. O, fajnie, że ma tutaj tą osłonkę, więc jak będę myła ten pędzel, to sobie założę. No fajny, taki mięciutki. Ja właśnie potrzebowałam takiego pędzla, po pierwsze do pudru, ale po drugie właśnie, że jak później sobie nałożę i bronzer, i róż, i puder, to lubię tak jeszcze przeblendować sobie policzki, także taki. To jest, z tego co pamiętam, chyba H55. Tu jest. No, H55. Jakbyście były zainteresowane, jak potrzebujecie. No, taki na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę bardzo, bardzo miły. Słuchajcie, tutaj są embrasze. Embrasze, czyli pędzle macineczki. Tutaj jest pierwszy. To jest taki
z taką, widzicie, skośnie tutaj ściętą końcóweczką i on ma być do blendowania na dolnej powiece. Ma też być fajny na przykład do nałożenia jakiegoś, nie wiem, rozświetlacza w kąciku oka. No ja przynajmniej tak sobie to wyobrażam. I to jest pędzelek numer 13. Bardzo krótkie mają tutaj te rączki, tak jak się, jak mam porównanie do innych pędzli, to jest bardzo króciutki, no ale zobaczymy, może to będzie łatwiej po prostu nimi operować, nie wiem. Te pędzle mają pozłacane skówki, tutaj te napisy też są pozłacane. Włosie ma być kozie, także bardzo takie milutkie. Słuchajcie, kolejny pędzelek to jest 05 i to ma być taki pędzelek do, kurczę, nie mogę go tutaj wyciągnąć w tej chwili, ale to ma być taki pędzel do blendowania, podobno bardzo, bardzo dobry. Nie chcę tutaj uszkodzić tego włosia. Dobra, o, już mam. No też taki mięciutki, ma taką tutaj taki ścięty czubek do nakładania na przykład cienia w załamaniu, też powinien być fajny, także to jest 05. I kolejny pędzelek to jest, słuchajcie, z kolei numer 07, też ma być właśnie do nakładania cienia w załamaniu powieki, ten jest taki bardziej ścięty i krótszy, ten, widzicie, ta piątka jest dłuższa i taka bardziej szpiczasta, też bardzo, bardzo mięciutki, to jest właśnie też to włosie kosy, zresztą one wszystkie są właśnie chyba wykonane z tego włosia, natomiast większe pędzelki chyba już z kolejnych kolekcji, bo tam wyszło kilka tych kolekcji, jest taka jakaś tam burgundowa, to czasami są też mieszane z jakimś tam włosiem syntetycznym, natomiast ten, on jest, pochodzi z tej pierwszej kolekcji, to jest tym włosiem kozy naturalnym. Słuchajcie, kolejny to jest z kolei 06 i też właśnie, też do blendowania, bo pomyślałam sobie, że na przykład jak mam, nie wiem, jasny cień, to będę nakładała sobie jednym, a ciemny na przykład blendowała drugim, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie chciałam właśnie takie trzy pędzelki, więc do makijażu oka generalnie, więc właśnie tak na stronie wyczytałam, że ta piątka, szóstka i siódemka, że będą najlepsze, więc wzięłam sobie wszystkie trzy. Kolejne pędzle to jest, słuchajcie, dwójka, czwórka i dziewiątka. I ta dwójka ma być super, podobno do bronzera. Czwórka z kolei tu ma takie dłuższe to włosie i ona ma być fajna do nakładania jakichś takich produktów, które chcemy nałożyć niewielką ilość, więc na przykład, nie wiem, do rozświetlacza, ewentualnie do jakichś bardzo mocno napigmentowanych róży. A tutaj jest jeszcze ta dziewiątka i to jest taki płaski pędzelek i to ma być ponoć fajne do nakładania pudru pod oczami. Także no nie wiem, no zobaczę. Na razie po prostu widzę, że są fajne, że są miękkie, że są bardzo ładnie wykonane, są takie estetyczne. Tutaj pokażę Wam jeszcze tą. Tak, te wszystkie podobają mi się. Jeśli jesteście zainteresowane, jak te pędzle sprawdzają się w akcji, chciałybyście, żebym wykonała nimi jakiś makijaż, żebyśmy sobie przetestowały, to dajcie znać, to może pomyślę właśnie o takim filmiku, zobaczymy. Także no, pierwszy rzut oka na razie mi się podobają, ale zobaczymy, jak one się będą spisywały w praktyce.